Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w trzecim odcinku z przebudowy do chwały ekipy Nottingham Forest. Poprzedni drugi sezon był przełomowy dla tej serii, zajęliśmy trzecie miejsce w Premier League, co oznacza przepustkę do Ligi Mistrzów, najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Czy odegramy tam jakąś znaczącą rolę, czy będziemy po prostu meteorytem, o którym ślad szybko zaginie? To przekonamy się w trakcie trwania tego odcinka. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się w sposób następujący. Nie jest to skład, który jest gotowy na Ligę Mistrzów, więc potrzebujemy wzmocnień. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to wreszcie pojawi się jakiś sukces międzynarodowy. Jaki? Półfinał Ligi Mistrzów. No, zarząd ewidentnie ma bardzo ambitne plany, a do wydania mamy prawie 165 milionów. Ale też chcemy kogoś sprzedać, żeby mieć jeszcze więcej, jak na przykład Gibbsa White'a. 45 milionów odchodzi do Stade Rennes. Myślę, że jest to dla niego odpowiednie miejsce, bo do naszego klubu już nie pasował. Dean Henderson do Lyonu, prawie 50 milionów. Potrzebuje jeszcze lepszego bramkarza, by zaistnieć w europejskich pucharach. Laria za 2 miliony. Kanadyjczyk niech sobie gra w FC Köln. No i jeśli chodzi o taką sprzedaż, no to na początek byłoby to na tyle. Ponad 250 milionów do wydania. Więc teraz czas na zakupy. Potrzebujemy wzmocnień zdecydowanie na bramce. Potem przydałby się nam jakiś fajny prawy obrońca. Ktoś do środka pola, no i jakiś interesujący napastnik. Więc co dużo mówić, zaczynamy zakupy. Matty Cash, Stade Rennes, 36 milionów. I Mateusz Gotówka ląduje w naszej drużynie. A pamiętajcie, on już kiedyś występował w Nottingham Forest, jeszcze przed Aston Villą. No i 82,5 miliona i Kobel kupiony z Borussii Dortmund. Wydaliśmy na niego fortunę i miejmy nadzieję, że ten transfer się spłaci. Evan Nilsson, musiałem wpłacić odstępnego klauzulę prawie 64 miliony, ale miejmy nadzieję, że to było warte i że Brazylijczyk da radę. Atalanta Bergamo wypożyczyła Wojtka Bąka, oby rozwinął się w Serie A. No i tu dostałem ciekawą ofertę za McKennę. Jak widzicie, Jan Bednarek plus dopłata, no więc spróbujmy ponegocjować. Może się uda. No Bednarek overall 77, wartość 9 milionów, ale to zawsze Polak rodak. No i tutaj Louis O'Brien sprzedany do Monaco. 22 miliony jak za piłkarza, z którego totalnie bym nie korzystał. To jest kapitalny interes. No i McKenna odchodzi do Southampton, do nas przychodzi Bednarek. No i jeszcze dostajemy trochę gotówki. Szoboszlai 79 milionów. Gwiazdor Lipska ląduje w Premier League i miejmy nadzieję, że stanie się gwiazdorem w Nottingham Forest. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszym spotkaniem w obecnym sezonie. Jest to mecz w Premier League z Tottenhamem. Gramy przed własną publiką, musimy to wygrać. No i w natarciu Nottingham 1-0, Evan Nilsson, świetne uderzenie, 70 minuta i w debiucie zdobywa bramkę. No i dokonujemy zmian, niech rezerwowi wniosą trochę świeżości do gry naszego zespołu. Ostatnia akcja tego meczu. I koniec, wygrywamy i świetnie zaczynamy zmagania ligowe. Bayern, Monachium, Ajax, Amsterdam i Celtic Glasgow. Historycznie jest to naprawdę kapitalna grupa w Lidze Mistrzów. Oj, tutaj jest taki czar nostalgii. João Felix do Tottenhamu, Araujo do Atletico Madryt i Pau Torres do Lipska to były najgłośniejsze transfery letniego okna transferowego. U nas też się sporo działo, ale my jednak nie przepłacaliśmy, tylko to były w miarę, takie nazwijmy to, normalne transfery. No i zaczynamy od meczu z Bayernem, 2-2, jak na mecz z Monachijczykami jest to kapitalny rezultat. Pokonujemy u siebie Ajax 2-1. No i tutaj awans jest możliwy, 2-2 z Celticiem, oj, trochę krzyżują się nasze plany. Ten awans tak minimalnie się oddalił. No i tutaj nasza przygoda w Carabao Cup jako klub z Premier League. Na sam start klasycznie mieliśmy wolne, więc przyjrzyjmy się wynikom drużyn z niższych poziomów rozgrywkowych. No bardziej interesująco będzie, jak już my będziemy występować. I to będzie właśnie ta runda. Pokonujemy Bristol 3-2. W rundzie czwartej za to przegrywamy po karnych z Fulham i ćwierćfinał nie jest dla nas. Pokonujemy za to Celtic w Lidze Mistrzów 2-0. I awans. Awans nadal jest możliwy. Drugie miejsce po 10 kolejkach. 2 punkty straty do Manchesteru City. 1 punkt przewagi nad Leicester i Crystal Palace. No powiem wam, ciekawie układa się ta tabela Premier League. 13 dopiero Manchester United. Aston Villa, Everton, Watford w strefie spadkowej. No a nasz podstawowy skład prezentuje się w sposób następujący. Przegrywamy u siebie z Bayernem. Zostaje jeszcze jedna kolejka do rozegrania. No i jeszcze wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, żeby trochę sobie podbić ocenę menadżera. Przenosimy tutaj piłkarzy z dużym potencjałem do drużyny seniorów, którzy oczywiście spełniają kryteria wieku, no bo niestety 15-latka na przykład nie damy rady przenieść, jakbyśmy się nie starali. No i udało się wykonać to zadanie i ocena wręcz szybuje.
No i tutaj Dragović ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Postaram się go gdzieś wypożyczyć. Wygrywamy w Amsterdamie 1-0, co oznacza, że Nottingham Forest zajmuje drugie miejsce i awansuje do fazy pucharowej. Pierwszy Bayern, Celtic zagra w Lidze Europy. Jeśli chodzi o naszego rywala PSG, gorzej nie dało się trafić. To jest naprawdę tragiczne losowanie. Messi, Mbappé, Neymar. Oj, mogą lekko nam przeszkodzić, ale my się nie poddamy bez walki. No i tutaj jak widać kolejny transfer, wypożyczenie Dragović do Trabzonsporu, 2 lata wypożyczenia. Myślę, że Liga Turecka dla Serba będzie idealnym kierunkiem. No i tutaj z wypożyczenia wraca Biancone. Czy się rozwinął odpowiednio? 75, no jest gorszy nawet od Bednarka, więc nie ma szans na ławkę rezerwowych. Pierwsze miejsce za to po 20 kolejkach, drugie miejsce Crystal Palace. Trzeci Manchester City, czwarty Liverpool, Manchester United już na 7 miejscu, trochę to normalniej wygląda. Chelsea dopiero na 12, no są tutaj interesujące wyniki. Ostatnie miejsce Watfordu, 7 punktów na koncie w 21 kolejkach. Przecież to było pomstę do nieba, a tak wygląda nasz podstawowy skład. No i tutaj Ojeda wypożyczony na 6 miesięcy do Interu, u nas nie miał szans na grę. Może w Serie A coś sobie pogra. No i koniec zimowego okna. Fekir do Interu, Teze, między innymi, a Pedri tutaj do Juventusu, Gakpo do United. Zyle do Paris Saint-Germain, no United Gakpo nie grozi w prawdziwym życiu i pokonujemy PSG u siebie, 3-2, jak będzie w meczu rewanżowym. Jeszcze w międzyczasie The Emirates FA Cup, stopniujmy jednak te emocje. Jako klub z Premier League klasycznie na samym początku mamy wolne i przyglądamy się tylko wynikom, ale tutaj pokonaliśmy Reading w rundzie trzeciej, 2-0. Powtórki zatem nie musieliśmy grać, przechodzimy do rundy czwartej, pokonane Plymouth 3-0. Patrzymy też na pozostałe wyniki, bez powtórki. W rundzie piątej za to. Porażka z Leicester po emocjonującym meczu. I znowu ćwierćfinał nie jest dla nas, tak samo jak w Lidze Mistrzów. PSG wygrywa po dogrywce 4-1. W dwóch meczu 6-4. No zmiażdżyli nas w tym rewanżu Kylian Mbappé. No pokazał co znaczy. Tutaj macie kilka wyników 1/8 finału. Jeszcze no. Nie wszystko jest wiadome, kto z kim zagra albo kto awansuje, ale nas już tutaj nie ma. Za to po 30 kolejkach mamy aż 8 punktów przewagi nad Liverpoolem i Manchesterem City. Liverpool do tego jedno rozegrane spotkanie więcej, City tyle samo co my. I to jest naprawdę kapitalna pozycja, żeby powalczyć o mistrzostwo Anglii. Outsiderem Watford zaledwie 10 punktów na koncie. No rodzi się nowy Paderborn. A tak wygląda nasz podstawowy skład. No i tutaj trafił nam się ciekawy zawodnik. Emir Adams. Walijczyk przeniesiony do drużyny seniorów, podobnie jak Oliver, Niemi, Maguire, między innymi Murray, czy choćby innych piłkarzy już nie było co przenosić. Murray ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Jest to dobry prognostyk, po 37 kolejkach 3 punkty przewagi na The Citizens. Gorszy bilans bramkowy, my to jeszcze możemy stracić, ale gramy z Watfordem, najgorszą drużyną w Premier League. Szybka symulacja i Nottingham Forest wygrywa 2-0. Johnson i Szoboszlai dają nam mistrzostwo. Tak jest, 85 punktów na koncie. Manchester City pokonał 2-1 Newcastle, na nic się to zdało. Trzeci Liverpool, czwarty Manchester United, Chelsea na 5 miejscu. W strefie spadkowej za to Burnley, Southampton i katastrofa Watford. Salah królem strzelców wraz z Szoboszlaiem. 24 bramki na koncie. Jeśli chodzi o asystentów, Diaz najlepszy, Szoboszlai na drugim miejscu jak egzekwo ze Sterlingiem, a Kobel najwięcej czystych kąt. To był złoty transfer, kosztował nas fortunę, ale zdecydowanie był wart tych pieniędzy. No i tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Wielu piłkarzy naprawdę kapitalnie się rozwinęło, ale to nie jest jeszcze skład kompletny. Na pewno w przyszłym sezonie nie zabraknie wzmocnień. A kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny? Kobel, Lukeba, Miranda, Ugarte, Szoboszlai i Johnson 51. W bramkach rządzi Szoboszlai, drugi Johnson, a trzeci Eva Nilsson. W asystach również Węgier najlepszy, drugi Sulemana, a trzeci Johnson. No Szoboszlai to był strzał w dziesiątkę. Też nas kosztowało olbrzymią ilość pieniędzy. Ale po pierwsze, klub w Premier League ma pieniądze, więc trzeba je wydawać. A po drugie, jeśli piłkarz wykręca takie liczby, to zdecydowanie jest wart tych pieniędzy. No i co by nie mówić, warto na takiego piłkarza stawiać. Bo w przyszłości albo da nam wielkie sukcesy, jak już w chwili obecnej nawet daje, albo sprzedamy go za jeszcze większy hajs. No i wtedy nie będziemy wiedzieli, co z tym pieniędzmi robić. No, ciężko je będzie nawet gdzieś uzbierać, bo tego będzie aż tyle. Podnosimy też pensję ze 110 na ile? Na 150. Nasz kapitan będzie najlepiej opłacanym piłkarzem w naszej drużynie. No bo tak może być nawet. Najdroższy jest Szoboszlai, drugie miejsce Sulemany, a trzeci wartościowo jest Eva Nilsson.
No i zobaczmy niższe ligi w Anglii, kto tam był najlepszy. Jeśli chodzi o rozgrywki League 2, to tutaj Lincoln na pierwszym miejscu, Charlton na drugim. Przyjrzyjmy się też najgorszej drużynie, czy dorównała na przykład Watfordowi. Było to Crewe Alexandra, ale szło im zdecydowanie lepiej. Birmingham i Plymouth najlepsze, jeśli chodzi o rozgrywki League 1. A teraz chodzimy na dno dna. Kto pożegnał się z tymi rozgrywkami? Między innymi Wimbledon, 32 punkty na koncie. Fulham, Brentford wracają do Premier League, Middlesbrough, Cardiff, Westbrook i Blackburn zagrają w barażach. A ostatnie miejsce w Championship zajmuje Sheffield Wednesday, 20 punktów na koncie, no godni Paderbornu. No i zobaczmy puchary, których nie wygraliśmy. Carabao Cup dla Liverpoolu pokonują 2-1 Arsenal. The Emirates FA Cup w rękach, Manchester United pokonali West Ham. Przejdźmy zatem do Super Puchary Europy, tam triumfuje Paris Saint-Germain pokonując pokarnych Inter. Teraz Liga Konferencji, tam najlepsza jest Atalanta Bergamo pokonując Lille. W Lidze Europy Barcelona pokonuje Chelsea w finale, a Ligę Mistrzów zdobywa Bayern Monachium pokonując Paris Saint-Germain. My za to zostaliśmy mistrzem Anglii i to jest naprawdę wielki sukces, wracamy na szczyt po wielu latach. Oliver wypuszczony do Saint-Gilloise, obyś tam rozwijał, Murray do Estrua, Praia. Myślę, że Liga Portugalska może służyć Szkotowi, jakby to dziwnie nie brzmiało. 74 to jest nasza ocena menadżera na sam koniec. Chciałoby się mieć więcej, no ale nie udało też się nam spełnić choćby półfinału Ligi Mistrzów tego celu, czy czegoś tam jeśli chodzi o FA Cup. Mistrzostwo Anglii, 5. runda The Emirates FA Cup, 4. runda Carabao Cup, 1/8 finału Ligi Mistrzów. Całkiem dobre wyniki, no ale jednak w tej Lidze Mistrzów zarząd miał zdecydowanie większe ambicje. Więc ocena menadżera też nie mogła być jakaś fenomenalna, ale chcą kontynuować współpracę, więc ja również jestem tego zdania, że warto tą współpracę kontynuować. No i już za jakiś czas na kanale pojawi się kolejny odcinek z tej serii. A teraz to by powoli już było na tyle. Jeśli chodzi o materiały w tym roku, to jeszcze pojawi się jeden materiał w Sylwestra, więc jeszcze niczego Wam nie będę życzył na ten nowy rok, tylko zapraszam Was na odcinek sylwestrowy, który pojawi się raczej z rana, tak w sobotę chyba, o godzinie 10. No bo wiadomo, że wieczorem każdy będzie miał ciekawsze rzeczy do roboty, a jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!